Po pierwsze, postaraj się uspokoić psa, nie przytulaj go do siebie na siłę. Po drugie, musisz działać. Opanuj swoje emocje, skup się na sprawdzaniu obrażeń. Jeżeli pies nie kontroluje swojego zachowania, załóż mu kaganiec. Jeżeli takiego nie masz, wykonaj taki prowizoryczny. Musisz zbadać psa i ocenić skalę obrażeń. Pamiętaj, że pod wpływem adrenaliny psiak może nie pokazywać żadnych niepokojących objawów przez jakiś czas. Oceń jego powłoki skórne. Po pogryzieniu najczęściej powstają rany kąsane. One mogą być małe na skórze, ale bardzo głębokie. Przyjrzyj się sierści. Oceń, czy nie ma żadnego krwawienia. Nierzadko dopiero po 2 godzinach znajdujemy zaschniętą krew, która świadczy o tym, że w tym miejscu pies został pogryziony. Spojówki. Oceń kolor błon śluzowych. Zobacz, czy nie jest ona blada, czy nie jest ona sina. Następnie sprawdź ruchomość wszystkich kończyn. Czy stawy są ruchome, czy kończyny nie są bolesne. Oceń, czy obrys jamy brzusznej się nie powiększa na przestrzeni czasu. Jeżeli wszystko jest w porządku, obserwuj swojego psa przez następną dobę. Kontroluj jego temperaturę wewnętrzną ciała, najlepiej mierząc termometrem rektalnym. Jeżeli jednak widzisz coś niepokojącego albo nie jesteś do końca pewien, co się stało, czy pies nie został na przykład rzucony przez innego psa, czy poturbowany, koniecznie udaj się z nim do gabinetu weterynaryjnego, aby profesjonalnie został zbadany i sprawdzany.